przywołują pamięć żołnierza wyklętych, tą pamięć, która jest zakorzeniona w ideałach polskiego państwa podziemnego. Jest mi niezmiernie miło, że są z nami członkowie kapituły honorowej. Pozwólcie, że ich powitam i zacznę od przewodniczącego kapituły honorowej, pana pułkownika Tadeusza Wieńkowicza, kawalera Virtuti, orderu wojennego Virtuti Militari, zdobywcy Lidy, którego prosiłbym o podejście na scenę. Witam serdecznie, panie pułkowniku. Są z nami równocześnie członkowie kapituły honorowej. Są z nami członkowie kapituły honorowej. Skolonowany przez pana prezesa żołnierz oddziału Uskoka, pięciokrotnie skazany na karę śmierci, pan Wacław Szacon oraz jeszcze jeden skazany na karę śmierci, pan Stanisław Szuro. Przywoływany, już oklaskiwany pan profesor Krzysztof Szwagrzyk, maestro Janusz Wierzgacz oraz dziś nieobecni, których serdecznie pozdrawiamy, pani profesor Barbara Twinowska, reprezentująca środowiska więźniarek, pan profesor Andrzej Kunert oraz bratanica Danuty Siedzikówny, pani Danuta Ciesielska. Zapraszam również na scenę wiceprezesa Fundacji Armii w Londynie, syna generała Bora Tadeusza Komorowskiego, pana Adama Komorowskiego. Szanowni Państwo, do nagrody imienia Danuty Siedzikówny Inki w roku 2017 zostali nominowani Fundacja Wolność Demokracja za działania związane z przywracaniem pamięci za realizowany od 2013 roku projekt biegowo-edukacyjno Tropem Wilczym Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych, którego nazwa została zaczerpnięta z wiersza Zbigniewa Herberta Witki. Na projekt składa się wspólnie dla wszystkich lokalizacji bieg na dystansie 1963 metrów, odwołujący się do roku, w którym zginął ostatni żołnierz wyklęty Józef Franczak Pseudolarmiś, połączony z programem edukacyjno-patriotycznym. W 2016 roku w jego wzięło udział 40 tysięcy uczestników ze 160 miast całej Polski oraz m.in. Nowego Jorku, Londynu, Wilna, Grodna, Lidy, Żytomierza i Dołu Nowe. Serdecznie gratulujemy Leonardowi i zapraszamy na scenę przedstawicieli Fundacji Wolność i Demokrację, pomysłodawcę projektu, byłego prezesa, a dziś posła na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej pana Michała Dworczyka oraz panią Lidę Lubomiejc, sekretarza zarządu. Bo to jest zaborem niebota.
naszym mieście, które pamiętasz z dalekich dni. Krzyże wyrosły, krzyże i cmentarz świeży odkwił.
i Feliksa Semanowicza pseudonim Zagończyk na karę śmierci, utratę praw publicznych i obywatelskich praw honorowych na zawsze. Wyrok